W rynku migoce największy świąteczny symbol. 11-metrowa choinka rozświetlona ponad 5000 światełek. Drzewko cieszy oko za dnia, a jeszcze bardziej po zmroku. Świątecznych ozdób, które umilają zwłaszcza wieczorne spacery w Polkowicach, jest jednak dużo więcej. Po zmroku na pewno całe miasto jest oświetlone przez latarniowce. Mamy 244 sztuki. Dodatkowo mamy 20 takich fajnych, przestrzennych dekoracji świątecznych. Oprócz choinki w rynku stanęła podświetlona ramka do zdjęć, a i w położonym nieopodal parku roziskrzyło się od świątecznych ozdób. W tym miejscu Polkowiczanie mogą podziwiać je po raz pierwszy. Dosyć sporo tych dekoracji, bo jest duży prezent, miejsca dwa do robienia sobie zdjęć, taki duży miś, duży ciastek, który jest też wejściem od strony rynku, plus dwie dodatkowe bramy wejściowe od innych stron miasta. Połączenie tradycji z bajkowymi elementami to motyw przewodni tegorocznej iluminacji świątecznej. O tym, jak ma ona wyglądać, zadecydowali przedstawiciele mieszkańców Polkowic. Wystosowaliśmy zapytania niezobowiązujące do firm, które nam przygotowały dwie wizualizacje. Po tych ofertach takich niezobowiązujących mieliśmy spotkanie z Radą Młodzieżową i Radą Seniorów. I oni dokonywali takiego wyboru, jak miałoby wyglądać oświetlenie naszego miasta w tym roku. Świąteczne ozdoby zwiastują nadejście jednych z najpiękniejszych dni w roku i już teraz cieszą oko mieszkańców. Są piękne, zawsze mi się podobały. Co jest w Polkowicach, mi się wszystko podoba. Iluminacje świąteczne w pełnej krasie można podziwiać do 20 stycznia przyszłego roku. Dzięki ozdobom już czuć w Polkowicach świąteczny nastrój, a gdy posypie śniegiem, będzie gotowa iście bajkowa sceneria do spacerów i pamiątkowych fotografii.